Witam serdecznie. Szanowni Państwo, znajdujemy się przed budynkiem kotłowni, gdzie są zamontowane dwa kotły marki Defro, oba o mocy 75 kW. Urządzenia są zamontowane w kotłowni wolnostojącej i ogrzewają nie tylko oddalony o prawie 20 metrów budynek mieszkalny, ale także centrum rekreacyjne z basenem, które od tej kotłowni jest w odległości ponad 100 metrów. Modele, które prezentujemy w tej kotłowni, to kotły Compact Ecopel, które w ofercie naszej firmy są już od 9 lat. Warto wspomnieć, że w międzyczasie ten model zdobył wiele prestiżowych nagród, m.in. złoty medal targów poznańskich. Kotłownia, w której znajdujemy się, z powodzeniem funkcjonuje już 3 lata, a zamontowane kotły pracują równolegle w taki sposób, że zimą przy pełnym obłożeniu ogrzewają całość instalacji, natomiast w okresie wiosenno-letnim, gdzie zapotrzebowanie na moc jest zupełnie mniejsze, funkcjonuje wtedy tylko jeden kocioł. System instalacji jest bardzo rozbudowany i aby równomiernie dostarczyć ciepłą wodę w kotłowni, zaprojektowano i wykonano w obiekcie dwie rozdzielnie z zespołem pomp i armatury, dzięki którym ciepło jest dostarczane na tak długim dystansie. Prezentowane kotły są w wersji F, a to oznacza, że zostały fabrycznie wyposażone w system automatycznego czyszczenia wymiennika oraz system automatycznego odpopielania, gdzie jeden zbiornik odpowiada za odbiór popiołu z części spod płomieniówek, a drugi z części przedniej kotła z popielnika. Bardzo ważne jest, ażeby kocioł został zamontowany zgodnie z wymaganiami, jakie są stawiane w polskich normach oraz opisanymi informacjami w naszych DTR-kach. Istotne jest, ażeby kocioł był w odpowiednich odległościach od przegród i ścian, głównie do celów serwisowych i eksploatacyjnych. A istotnym aspektem będzie wykonanie kanału nawiewnego dostarczającego powietrze do kotłowni. W tym momencie jesteśmy w budynku mieszkalnym, znajdujemy się w rozdzielni. To tutaj ogrzana woda trafia pierwotnie do trzech buforów, a później za pomocą rozdzielacza transportowana jest do części budynku mieszkalnego i części rekreacyjnej. Znajdujemy się pod Niecką Basenową. Za chwilę zaproszę Państwa do kolejnej rozdzielni. Tam pokażemy, jak woda z kotów jest kierowana na poszczególne sekcje obiektu rekreacyjnego. Ostatnim etapem instalacji z udziałem kotłów Defro jest kolejna rozdzielnia, która jest odpowiedzialna za dostarczenie ciepła do centrum rekreacyjnego.